Daniel, pierwszy mecz, chyba lepszego rozpoczęcia rundy pod względem wyniku nie można było sobie wymarzyć, ale pod względem gry jest jeszcze chyba trochę do poprawy, prawda? Jak byś podsumował to spotkanie? No na pewno do poprawy można powiedzieć, że jest zawsze coś. Dzisiaj myślę, że jest szczególnie skuteczność, bo mieliśmy dużo sytuacji, tylko brakło tej kropki na i wcześniej, tak? No sami sobie troszkę zrobiliśmy z produkt. Ale najważniejsze, że wywozimy są 3 punkty, no i myślę, że o tym zapomnimy, w jakim stylu, a najważniejsze są 3 oczka w tabeli. Tak jak powiedziałeś, wynik idzie w świat. W twoim wykonaniu dzisiaj bardzo dobry mecz, można powiedzieć. Dużo nie brakło, miał być 2 obronione rzuty karne. No tak. Może bym miał 2 obronione rzuty karne, no ale wtedy może by nie było tego drugiego, tak? Ale wyszło tak, się wszystko zakończyło happy endem, można powiedzieć. Lepiej nic nie mogło smakować niż obrony karne w samej końcówce, no. Także bardzo się z tego cieszę. Mateuszowi zrobiliście prezent, to tak specjalnie, czy tak po prostu wyszło i zbiegło? Jakby się to tak dało zawsze specjalnie, to myślę, że codziennie ktoś by... Byśmy mieli tylu zawodników, żeby codziennie ktoś miał urodziny i byśmy codziennie robili komuś prezent, ale to niestety tak nie działa, ale przy okazji myślę, że super prezent dla Matiego i dla całej drużyny zresztą. Dla nas dobre rozpoczęcie, czyli co, z nadzieją patrzymy dalej i jadymy dalej. No dokładnie, teraz przed nami w środę już mecz pucharowy, ten jest najważniejszy, a co dalej przyniesie, to już zobaczymy, a mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.